dziękuję za zaproszenie i jestem zdumiony i zafascynowany tym, że tyle Państwa świata medycznego dotarło tutaj na to spotkanie, dziennikarzy, którzy piszą na tematy medyczne, także niezmiernie miło. Chciałem Państwu przedstawić wykład na temat trochę przewrotny. Temat dotyczący, w tytule dosyć przewrotnym, wybrakowany w genach, brak u jajnika i braku piersi. I to się wzięło z takiego angielskiego skrótu brak mutation, który oznacza chory, które mają raka jajnika czy raka piersi na podłożu mutacji w obrębie genów BRCA1 czy też BRCA2. W trakcie spotkania chciałem pewne dane epidemiologiczne Państwu przedstawić na temat obydwu chorób, budowy genów odpowiedzialnych za dziedziczną postać raka piersi i jajnika, kryteria rozpoznawania zespołów dziedzicznego raka piersi i jajnika oraz zastosowanie terapii spersonalizowanych dotyczących raka piersi i jajnika będących na podłożu, rozwijających się na podłożu mutacji genów BRCA. Jeśli chodzi o dane epidemiologiczne, jest to nowotwór będący na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o raka piersi, pod względem częstości zachorowań w Polsce. Rak jajnika jest na szóstej pozycji, około 3,5 tysiąca przypadków rocznie. Natomiast jeśli chodzi o zgony, tutaj nowotwór piersi jest na pozycji drugiej, około 5-6 tysiąca zgonów rocznie, natomiast rak jajnika jest na pozycji czwartej. Niestety to jest nowotwór, który wykazuje się ogromną śmiertelnością wśród pacjentek. Jeśli chodzi o tą dziedziczną postać, pomiędzy tymi obydwoma nowotworami od lat obserwowano pewne takie korelacje. Pacjentki chore na raka piersi praktycznie dwukrotnie częściej chorowały na raka jajnika. Tak samo w drugą stronę obserwowano. Pacjentki chore na raka jajnika praktycznie czterokrotnie częściej chorowały na raka piersi jednocześnie. Czyli u jednej kobiety występowała duża szansa obydwu nowotworów, zarówno raka piersi, jak i raka jajnika. To doprowadziło do pewnych takich ustaleń, że duża część pacjentek ma raka jajnika czy raka piersi nie na podłożu tak zwanym sporadycznym, przypadkowym, gdzie dotychczas nie potrafimy ustalić tego ryzyka, ale na podłożu pewnych dziedzicznych skłonności, to znaczy poprzez rodzinne występowanie i na podłożu obecności mutacji, które warunkują wystąpienie u tych pacjentek tego typu nowotworu. Jest to gdzieś około 10% przypadków, nawet w przypadku raka jajnika, nawet te statystyki mówią o kilkunastu procentach przypadków na podłożu różnych zaburzeń genetycznych. Jednym z tych zaburzeń genetycznych są mutacje w obrębie genów BRCA1 i BRCA2. Jeśli chodzi o rolę tych genów, są to geny supresorowe, czyli geny, które powinny wyhamować nieprawidłowe komórki, ich rozwój, ich proliferację i skierować w stronę obumierania, apoptozy. W prawidłowych warunkach one regulują negatywnie ten cykl komórkowy, czyli te nieprawidłowe komórki wychwytują, wyłapują i kierują na szlaki obumierania tych komórek. Jest to gen, który ma charakter recesyjny, czyli muszą się ujawnić dwa nieprawidłowe kopie genu. Jak tutaj pani profesor Pinkowska grała, wskazywała, muszą być ten, i od taty, i od mamy muszą być, obydwa kopie genów muszą być nieprawidłowe, żeby się charakter tej nieprawidłowości ujawnił pacjentom. Jeśli chodzi o gen BRCA1, jest to gen, w którym wykryto ponad 1200 mutacji różnych genów, w obrębie tego genu. Bierze on udział w procesach naprawy DNA, zwłaszcza w przypadku dwuniciowych zaburzeń. Uczestniczy w procesie transkrypcji genów, przepisywania tego materiału genetycznego na białka i reguluje cykl komórkowy. W przypadkach, kiedy mamy dziedziczny zespół raka piersi i raka jajnika, na podłożu mutacji w obrębie genu BRCA1, prawie ta kobieta, która jest nosicielką takiej mutacji, ma prawie 80% szansę na wystąpienie raka piersi, ma szansę na wystąpienie raka drugiej piersi, prawie sięgającą do 60%, czy też na raka jajnika, według różnych statystyk około 40%, a w przedziale nawet 20-60% kobiet na podłożu tej mutacji, jeżeli jest nosicielką tej mutacji, ma taką olbrzymią szansę zachorowania na ten ciężki nowotwór. To ryzyko wzrasta wraz z wiekiem. W przypadku kobiet w wieku przed 50 rokiem życia, w normalnej populacji to ryzyko wynosi 2%, w populacji, które o nosicielek mutacji genu BRCA, to ryzyko u nosicielek mutacji genu BRCA sięga prawie 40%. Natomiast w przypadku kobiet już w wieku około do 70 roku życia, to ryzyko dramatycznie wzrasta. Prawie 90% kobiet ma szansę zachorowania na raka piersi. W przypadku mutacji w obrębie genu BRCA2 to ryzyko jest nieco mniejsze. Dla raka piersi
Ono się waha w przedziale 50-80%, natomiast dla raka jajnika jest mniejsze. Czyli nosicielki mutacji genu BRCA2 mają po 20% szansę zachorowania na ten nowotwór. Również ten nieprawidłowość w obrębie tego genu warunkuje tak zwane występowanie raka piersi, czy też sutra, chyba bardziej jest poprawnym określeniem, jeśli chodzi o mężczyzn. Sięga to ryzyko około 6%. Ten gen jest dosyć dużym genem. Znaleziono w obrębie jego około 1300 różnych mutacji. Tworzą kompleksy z białkiem BRCA1 i bierze udział w naprawie różnych uszkodzeń DNA. Reguluje transkrypcję genów i uczestniczy również w tym wyhamowaniu komórki i skierowaniu ją na szlaki apoptozy lub umierania w przypadku, gdy mamy nieprawidłowości w komórki. Oczywiście to jest szereg różnych genów, które uczestniczą w tym procesie. To jest cały zespół i kompleks biały, chociażby z genem ATM, czyli genem ataksja telangiektazja, które wspólnie uczestniczą również z białkami Fanconiego, ZR51, czyli jest to układ dosyć skomplikowany, to nie jest prosto jednogenowe dziedziczenie i występowanie choroby. Tutaj jeśli chodzi o te mutacje, występuje tak zwane charakterystyczne zjawisko efekt założyciela. Dosyć przewrotna nazwa, efekt założyciela. Jest to tak zwany efekt związany z tym, że to, te mutacje są charakterystyczne dla jednorodnych grup etnicznych, dosyć homogennych. Stąd też założyciel takiej grupy będzie miał zmutowany alel i będzie większa częstość, skłonność występowania tej akurat konkretnej podgrupie etnicznej, czy też grupie chorych z danego obszaru, większa częstość niż w ogólnej populacji skłonność do występowania tych nowotworów i tej mutacji. Efekt założyciela przekłada się na konkretne mutacje, charakterystyczne dla konkretnych krajów, kultur, zwłaszcza homogennych, jednorodnych etnicznych. W obecnej dobie to się dramatycznie miesza, znaczy dosyć mamy szerokie przenikanie różnych nacji między sobą, dlatego ten efekt na pewno będzie z czasem coraz bardziej się zmniejszał. Natomiast są obserwowane charakterystyczne typy mutacji, chociażby delecje w określonym miejscu, czy insercje dla populacji norweskiej, dla brytyjskiej określony podpis, czy też dla tak zwanej populacji Żydówek kanadyjskiej, chociażby czy delecja, czy insercja w odpowiednim punkcie. Dzięki temu możemy prześledzić, kto od kogo, w jakim kierunku pochodził i gdzie się przemieszczały te określone struktury. Dla polskiej populacji są charakterystyczne dzięki badaniu profesora Rubińskiego ze Szczecina, który stwierdził, że bardzo wysoka częstość jest występowania trzech typów mutacji w obrębie genów, genu BRCA1. I ten prosty test niskokosztowym nakładem potrafi nam zweryfikować dosyć dużą populację naszych pacjentów w tak zwanym teście przesiewowym. Oczywiście pacjentki, które mają wywiad rodzinny bardzo obciążony, one są poddawane szerszemu badaniu. Natomiast ideałem dla nas będzie wprowadzenie techniki tak zwanej nowej generacji sekwencjonowania, które umożliwia sekwencjonowanie całego dużego genu, czyli jak mamy tam 1200, proszę spojrzeć, my badamy tylko 3 punkty, a tych mutacji może być 1200, więc my do końca nie wiemy, czy ta mutacja jednak jest, czy nie jest. Przy dobrym układzie bada się tam do kilkunastu, kilkudziesięciu punktów w obrębie tego genu, natomiast ideałem dla nas było sekwencjonowanie całego genu i prawdopodobnie te odkrycia, które mamy obecnie, spowodują ten jednak postęp. To, co jest istotne dla nas, to jest tak zwany rodowód pacjentki, rodowód onkologiczny. Pacjentki, które mają w wywiadzie występowanie raka piersi, w przypadku występowania raka piersi u krewnych swoich, czy raka jajnika, są grupowane w tak zwane zespoły. Zespół HBC, czyli zespół dziedzicznego raka piersi, zespół raka piersi i jajnika i zespół dziedzicznego raka jajnika. To są takie szczegółowe kryteria, jaki stopień pokrewieństwa musi nas łączyć z daną osobą, żeby rozpoznać taki zespół. Ale generalnie wystąpienie chociażby jednego przypadku w danej rodzinie już stawia nas w pewnym takim uwarunkowaniu, że mamy dosyć duże prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu zespołu w naszej rodzinie, czy też u nas. Oczywiście trzeba sobie zdać sprawę, że nie wszystkie pacjentki, u których wystąpił rak piersi czy rak jajnika, mają
muszą być na podłożu dziedzicznym, bo chociażby badania polskiej populacji pokazały, że u chorych z mutacją genu BRCA1 prawie 40% chorych na raka piersi i prawie połowa chorych na raka jajnika nie miała żadnego obciążonego wywiadu rodzinnego. Także stąd też nasza taka skłonność, żeby każdą pacjentkę chorą na raka jajnika poddać badaniu genetycznemu na obecność nosicielstwa tej mutacji. Rzecz, która na naszych oczach się dokonuje, czyli to, jak duży jest wpływ biologii molekularnej i odkryć, które dokonały się w zakresie technik biologii molekularnej, czyli technik mikromacierzy, które potrafią nam jednoczasowo identyfikować wiele tysięcy zaburzeń w obrębie wielu tysięcy genów jednoczasowo i wyodrębniać tam pewne podgrupy, które są szczególnie charakterystyczne dla danego nowotworu, dla danej grupy, miały miejsce chociażby na przykładzie raka piersi. Na podstawie badań z 2001 roku, czyli proszę spojrzeć, to na naszych oczach się dokonuje ten przełom, wyizolowano na tej podstawie kilka podtypów biologicznych, które różniły się przeżyciami. To są krzywe przeżycia i tutaj szczególnie trudną grupą, najgorzej rokującą, to jest grupa, która ma taki podtyp basal wart, czyli taki podstawny podtyp raka piersi. Oczywiście te badania jest trudno przełożyć do codziennej praktyki, ponieważ są to skomplikowane, kosztochłonne, czasochłonne techniki. Natomiast te odkrycia przełożono na takie zwykłe badanie patomorfologiczne, czyli to, o czym wspominała pani profesor w poprzednim wykładzie, czyli proste markery w immunohistochemii, takie jak ekspresja receptorów estrogenowych, progesteronowych, HER2 i taki indeks mitotyczny, który jest prostym testem wykonywanym w każdym zakładzie patomorfologii i na podstawie tych czterech parametrów my możemy przyporządkować, czyli tamte skomplikowane odkrycia z dużym prawdopodobieństwem możemy przełożyć na konkretne podtypy chorych na raka piersi. Szczególnie dla naszej tutaj sprawy wybrakowanych tak zwanych nowotworów jest potrójnie ujemny rak piersi, który nie ma ekspresji tych receptorów ani estrogenów, ani progesteronowych, ani HER2. W obrębie tej grupy, proszę zobaczyć, to są dalsze badania oparte na technikach mikromacierzy, udało się wyodrębnić wśród tej najgorzej rokującej grupy chorych na raka piersi, potrójnie ujemnych chorych na raka piersi, sześć podtypów, które się różnią między sobą też rokowaniem i różnymi zespołami zaburzeń genetycznych. I szczególnie dla nas istotnym jest ten typ podstawny typu pierwszego dla nas, czyli dla dzisiejszego wykładu, dla tych genów, zaburzeń związanych z genami BRCA. W obrębie tego podtypu podstawowego typu pierwszego dochodzi do zaburzeń genów uczestniczących w regulacji cyklu komórkowego, a zwłaszcza w szlaku tym związanym z genami BRCA. To stwarza nam określone przełożenie na możliwości poszukiwania nowych metod leczenia. Dla tej grupy potrójnie ujemnych raków piersi mamy szereg zaburzeń potencjalnych celów w komórce. Te nowe terapie, one zaczynają być już na etapach kolejnych badań, etapów badań klinicznych w danym podtypie nowotworu. Dla nas szczególnie istotna jest ta grupa, gdzie możemy zastosować leki ukierunkowane właśnie na te zaburzenia związane z genami BRCA, czyli pewną podgrupę pacjentów potrójnie ujemnych możemy wyodrębnić i próbować u nich stosować inhibitory, tak? Czy też pochodne platyny. Tu chciałem zauważyć, pochodne platyny praktycznie w raku piersi nie miały przez szereg lat w ogóle miejsca i zastosowania. Dzięki tego typu odkryciom okazało się, że ta prosta grupa leków jest bardzo wysoce aktywna właśnie w tych rakach piersi, gdzie dochodzi do tych zaburzeń genów BRCA. Podobne badania trwają również w raku jajnika, czyli mamy szczególnie podtyp, gdzie wysoce często się zdarzają zaburzenia genów BRCA, to jest nisko zróżnicowany surowicze rak jajnika. Proszę zobaczyć, tam tak w ogólnej populacji mamy około 10-15%, tak w tej podgrupie pacjentek na podstawie takiego dużego badania Cancer Genome Atlas mamy prawie 20% obecności mutacji zarówno germinalnych, czyli tych stwierdzanych w każdej komórce organizmu, czyli wystarczy pobranie proste z krwi, czy też komórek z nabłonka, śluzówek jamy ustnej, czy też w obrębie guza, gdzie badamy tkankę guza i tam możemy stwierdzić tak zwane mutacje somatyczne. No i od tej biologii przechodzimy do kliniki. Jakie są czynniki ryzyka, gdy mamy pacjentkę z rakiem jajnika? Oczywiście wiek. Największy wzrost zachorowań jest w przedziale 50-69 lat.
czynniki rodzinne, oczywiście wywiad rodziny raka piersi, jajnika i tak grubego i te zespoły genetyczne, które na podstawie częstości analizy zachorowań w rodzinie wyznaczają nam pewne zespoły genetyczne i takie inne czynniki związane z taką teorią owulacji. Teoria owulacji polega na tym, że są pewne dane, że te mikropęknięcia, jak pęcherzyki i grafa pękają i się jajeczko wydobywa i jest zdolne do zapłodnienia, to w tych miejscach, gdzie dochodzi do tych uszkodzeń i pęknięć, występuje zwiększona częstość i skłonność do tworzenia się, powstawania, inicjowania etapu karcinogenezy. Czyli wszystkie czynniki, które są z tym związane, z tym wydłużonym okresem owulacji u kobiety, czyli wczesna pierwsza miesiączka, późna ostatnia miesiączka, te wszystkie czynniki wpływają na tą częstość i większą skłonność do zachorowania. Jakie są objawy? Po części ta wysoka śmiertelność wiąże się z tym, że symptomatologia tej choroby jest bardzo podstępna, skryta. Te objawy nie są typowo charakterystyczne, bo w momencie, kiedy ktoś widzi u siebie, taki kolega opowiadał o raku płuca, jeżeli ktoś odtrusza krew, no to od razu go to alarmuje. Jeżeli przy oddawaniu moczu ma krwisty mocz, to od razu biegnie do lekarza, czy też jeżeli są jakieś zaburzenia krwawienia miesiączkowego, wtedy pacjenci oczywiście szybko trafiają do lekarza. Natomiast takie objawy jak zdjęcia brzucha, ból brzucha, utrata apetytu, to są objawy niecharakterystyczne, które dotyczą bardzo dużej populacji społeczeństwa. Trudno od razu z takimi zaburzeniami biec do lekarza. Natomiast jeżeli się tych objawów nie było wcześniej, a nagle się nam pojawiają, bądź występują z dużą częstością, więcej niż 12 dni w miesiącu, na pewno powinny skłonić kobiety do zgłoszenia się do lekarza. Elementem, który się będzie przewijał, to są klasyfikacje według FIGO. Głównie się rozpoznaje chore w stadium FIGO 3 i 4, czyli pacjenci z bardzo zaawansowaną chorobą, które mają chorobę jedynka dotyczy jajników, dwójka narządu rodnego i miednicy małej, trójka jest rozsiew do jamy brzusznej i do węzłów chłonnych regionalnych, natomiast stadium czwarte dotyczy przeżytów odległych. Przeżycia u chorych są zależne od stadium zaawansowania wykrycia choroby. Większość chorych wykrywamy w stadium 3 i 4 i wówczas przeżycia są niskie w porównaniu chociażby do pierwszego stadium według FIGO, gdzie przeżycia sięgają nawet 90%. Ogólnie przeżycia 40%, przeżycia 5-letnie wynoszą. Natomiast gdyby nam się udało w pewnym momencie przesunąć pacjentki jakimś testem i gdyby tak 50% pacjentek z tych stadiów zaawansowanych przesunąć do stadiów wcześniejszych, przeżycia by nam wzrosły statystycznie rzecz biorąc do 60%, czyli jest o co walczyć. Na pewno moglibyśmy to zrobić poprzez profilaktykę, badania przesiewowe wczesne, poprawianie wczesnego wykrywania, poprawę techniki chirurgicznych, nowe cytostatyki, a przede wszystkim wydaje się, że też nowym kierunkiem jest poszukiwanie nowych leków ukierunkowanych molekularnie. Jeśli chodzi o profilaktykę, osłabiona profilaktyka, no niestety bardzo drastyczna i okaleczająca, chociaż za sprawą Angeliny Jolie udało się tą profilaktykę jakoś zaadoptować i bardziej przyswoić społeczeństwu, czyli profilaktyczna mastektomia, czy też profilaktyczna adneksektomia. Jeśli chodzi o przesiewowe badanie, niestety dla raka jajnika jest duża trudność tego typu profilaktyki, ponieważ w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakichś w jajniku, czy też jakichś parametrów, chore niestety trzeba podać diagnostycznej operacji. I to prawie 38 takich operacji trzeba wykonać, nawet w zależności od parametrów, które przyjmujemy, żeby wykryć jeden przypadek raka jajnika. Czyli można powiedzieć, ogromną rzeczę kobiet musielibyśmy zoperować, żeby wykryć jeden przypadek raka jajnika. To jest no, trochę niestety nieetyczne. Na chwilę obecną nie mamy skutecznych metod badań przesiewowych. Według zaleceń NCCN-u w zasadzie tylko w grupach wysokiego ryzyka. Czy ta wiedza o wybrakowanych genach pomaga nam w doborze terapii? No na pewno tak. Na pewno większą aktywność wykazują pochodne platyny. Szczególnie jest to ważne dla populacji chorych na raka piersi, gdzie cisplatyna, czyli karboplatyna nie jest stosowana rutynowo w takim pierwszorzutowym czy chemioterapii kolejnego rzutu. I kolejna grupa inhibitorów PAR. Inhibitory PAR są to leki, które poprzez, można ogólnie powiedzieć, są to leki blokujące enzymy, które służą naprawie DNA. Z tym pojęciem wiąże się tak zwane pojęcie syntetycznej letalności. Syntetyczna letalność, czyli chodzi o to, że w momencie, kiedy mamy nieprawidłowy, niestawny gen BRCA, dochodzi do pewnego wzrostu aktywności tych innych szlaków, które nam warunkują naprawę tego DNA. Czyli dochodzi do wzrostu enzymów PAR i zwiększonej ekspresji PAR. Czyli dochodzi do przeżycia komórki. Natomiast w momencie, kiedy mamy uszkodzenie DNA,
i niesprawny gen BRCA i zastosujemy inhibitor PARP, wówczas ta komórka jest skierowana na szlaki śmierci komórkowej. To ma zjawisko syntetycznej lecytalności, przełożenie tutaj. Czyli mamy niesprawność genu, zastosujemy inhibitor PARP i dochodzi do umierania komórek. I na koniec chciałem Państwu pokazać, jaką długą drogę przebyto w ciągu 20 krótkiego stosunkowo okresu, na tle wieków całych i tego, co się działo z onkologią od dawnych epok, to można powiedzieć, że na naszych oczach dokonał się ogromny przełom. Pierwsze badania związane z izolacją BRCA, genów czy BRCA2, 94-95 rok, pierwsza rejestracja leków już ukierunkowanych na ten szlak, to jest 2014 rok. Także chciałem tu jeszcze Państwu na koniec przybliżyć. W Europie rejestracja jest inna niż w Stanach Zjednoczonych. W Europie jest to leczenie podtrzymujące, czyli poleczenie drugiego rzutu, chemioterapii drugiego rzutu opartej na płodnej platynie, jeżeli ona przyniosła efekt, czyli choroba się poddała temu leczeniu. Wówczas na podtrzymanie tego efektu stosuje się w Europie inhibitory PARP, takie jak olaparib. Natomiast w Stanach Zjednoczonych tam się leczy chorobę, rejestracja jest trochę inna, leczy się chorobę, która się wznowiła w trzecim, kolejny raz, powyżej leczenia drugiej linii u kobiet, które mają oczywiście zmutowany gen BRCA. W Stanach jeszcze dodatkowo jest już usankcjonowane oznaczenie specjalnym testem, który został uznany jako test taki właściwy do oznaczenia tej mutacji germinalnej. Dziękuję Państwu za uwagę.